Hej, cześć, dzień dobry. Rozsiądźcie się i zapraszam Was na przegląd nowy w Pepco. Także kochani, zapraszam bez wychodzenia z domu. Przegląd macie przed monitorami. Tutaj wchodzimy do sklepu, tu mamy jakieś ciuszki. To już Wam pokazywałam tego Disneya. Te wszystkie bluzki, tu zobaczcie, mamy takie śliczne lustra. 20 zł takie lustro i to jest lustro takie po prostu ozdobne z takimi frędzlami. Do powieszenia sobie na ścianie, myślę najlepiej. Tak to wygląda, z tyłu jest dykta, a tu jest po prostu lustro. I ma takie białe frędzle na dole. Tak to się prezentuje. O, tu Wam się odbiją. Aha, hej, to ja. Takie frędzelki białe ma na dole. Tu jest takie duże, ozdobne takie koła. I cena 60 zł za to duże, takie fajne lustro, na przykład w salonie by to fajnie wyglądało, bo jest bardzo dużo złota. Tu kolejny mamy złoty wazon, też taki ładny, ozdobny, cena 20 zł. Też jakieś kwiaty sobie można włożyć lub po prostu postawić na tacy lub na stole. Tutaj mamy taki złoty kwiat, to można powiesić lub postawić, cena 35 zł. Takie stare złoto, taki mosiądz, no nie wiem, jakby to powiedzieć, po prostu kolor starego złota, o coś w tym stylu. Tutaj coś pięknego, taka piękna czerwona świeczka z motylem, Berry Champagne. I ta świeczka jest za 20 zł, przepiękny słoiczek, zobaczcie, z tym złotym motylkiem, rzeźbiony, taki śliczny. Można sobie zostawić później. Tutaj mamy taką lampkę, 60 zł, zwykła kulka na takim marmurze, zwykła po prostu lampka. Tu mamy pufy. Pufy pudrowo-różowa, zielona, w takie piękne, złote wzory. Tutaj są skrzynki takie na przykład na szafę, gdzie sobie można za 15 zł, wiecie, pochować dokumenty czy jakieś pierdółki, na przykład postawić na szafę albo gdzieś do szafy. Tutaj jest taki komplet, ale każdą z tych rzeczy można kupić osobno. Największa kosztuje 30 zł, ta średnia jest za 25, duża jest za 30, tutaj ta średnia, patrzymy, 25, a najmniejsza jest za 17. Ale chyba można kupić sobie każdą osobno. Pudrowo-różowa w złote, po prostu takie łatki, ale no chyba jest każda w sprzedaży po prostu osobno, skoro mamy cenę. Tu jest taki fajny stolik za 120 zł, tak samo złoto stare, no i tutaj jest po prostu blat lustrzany, także myślę, że do małego pokoju zamiast stolika kawowego fajnie się sprawdzi. Coś takiego. Tutaj mamy, słuchajcie, złotą tacę lustrzaną, też bardzo fajna, 25 zł taka taca. Jeszcze były w kolorze srebrnym, to już chyba Wam podobno już pokazywałam. Tutaj mamy zapachy, 17 zł, po prostu takie, wiecie, patyczki zapachowe. Wszystko tak w kolorze złoto-zielonym. Tutaj mamy taki fajny kuferek z takiego aksamitu, 25 zł. I to jest po prostu taki zwykły, bez żadnych przegródek, taka no, nawet nie szkatułka. Zwykły, o, po prostu takie sobie, nie wiem, jakieś kosmetyki porzucać. Czy jakąś biżuterię nawet, zielony taki, ładna zieleń morska, taka ciemna zieleń, zobaczcie, i jeszcze jest w kolorze takiego beżu. Tutaj mamy te same, co Wam pokazywałam, te pudrowo-różowe, tylko że w takim właśnie zielonym kolorze ze złotym, przepięknie, nawet do szafy sobie, nie wiem, coś tam powkładać, jakieś pierdółki położyć na szafę, tak samo 30, 25, 17. Tu taka piękna w kwiaty poduszka ze złotymi frędzlami, ozdobna, naprawdę zjawiskowa ta poduszka, jest za 40 zł, bardzo ładne kolory i też znowu złoto, widzicie, tu mamy takie małe taboreciki w cenie 35 zł, szare na drewnianych nóżkach, takie malutkie, bardziej to chyba mi się wydaje na ozdobę, no ale usiąść na tym można jak najbardziej. No i tu poszewki, zobaczcie, 15 zł, jak w plastr miodu, szare, w paski, o, takie srebrne, no te wszystkie poszewki na poduszki są po prostu przeboskie, 20 zł, 25, 30, zależy jakie, czuć już jesień, zobaczcie, te miodowe kolory, no cudo, te prążkowane, przepiękne, cudo, cudo, sama muszę swoje wyciągnąć, też mam w takim miodowym kolorze i są po 20 zł, także naprawdę niedrogo, takie fajne z aksamitu, tu oczywiście piękna zieleń, no cudo, na przykład taka zieleń i to miodowe, no razem by wyglądało petarda. Tutaj mam różnego rodzaju koce karbowane, przeróżne. Tutaj jest taki stoliczek za 100 zł, po prostu, żeby sobie przy łóżku na przykład postawić szufladką. Tutaj mamy pufy za 60 zł. W
różnych kolorach, różne wykończenia. To jak widzicie, one są po prostu złożone. Rozkładacie sobie później taką pufkę. Ona kosztuje 60 zł i bez problemu można sobie zanieść do domu. I szare, i pudrowo-różowe, i beżowe. Tutaj taka ozdobna kula w cenie 35 zł, po prostu świecąca jest to. Domowa po prostu dekoracja, też bardzo fajne, takie LED-owe. No tu różnego rodzaju jakieś tam lampki, kule. Tutaj mamy figurkę, 20 zł taka figurka i to jest po prostu taki srebrny piesek. Też fajnie, żeby sobie postawić na przykład na komodzie. Srebrny budzik, srebrny zegarek w cenie 30 zł. Bardzo fajny, zobaczcie, bardzo fajnie się prezentuje. Tu mamy lustro, 60 zł, takie bambusowe. Też jeżeli na przykład macie wszystko w drewnie, w dodatkach takich białego i beżu, takiego słomkowego, to też myślę fajnie wygląda. Tu jakaś taka, dwie maski po prostu przecenione teraz, z 40 zł na 25, też taka po prostu czarna ozdoba, żeby sobie postawić. Co jeszcze mamy ciekawego? Czarna donica, taka twarz po prostu, buzia. Bardzo dużo teraz tego jest, 40 zł, dosyć ciężka, nie powiem. I dużo jest właśnie kubków z tymi twarzami, miseczek. Tu takie maluszkie, ozdobne po prostu wazoniki. Myślę na przykład na tacy by fajnie wyglądały, do tego jakieś świeczuszki, taka czarna i bordowy. Tutaj jest taka butelka i mi się wydaje, że to jest taka, wiecie, jakby karafka na wodę. Bo to by bardzo fajnie wyglądało. Cena tego to 40 zł, więc no dosyć sporo, ale ładna jest ta butelka, taka czarna i w takie jakby kropelki wody. Tutaj mamy taką tacę, 40 zł, miska po prostu z bambusem, szklane w drewienku. Tutaj mamy jakąś szkatułkę, zwykłą po prostu taką, z takiego, wiecie, prawdziwego drewienka. Jeżeli lubicie drewniane dodatki, no to myślę bardzo fajna, bardzo fajny biały wzór. Także taka skrzyneczka, myślę, że do wszystkiego by się nadała. 25 zł, to już Wasza decyzja, co tam sobie chcecie powkładać. Piękna ramka, taki łańcuch, łańcuszek, 15 zł. Bardzo ciekawa, jeżeli macie złote dodatki w domu, nawet nie musicie na zdjęcia wkładać, bo bardzo fajne są obrazki. Ta jest super, Hello Cute. 10 na 15, 5 zł. No słuchajcie, no żal nie wziąć. Taka ładna czarno-złota ramka, mega, naprawdę super ceny. Tutaj taka biała, gruba, fajna do postawienia, 12 zł taka ramka. Coś takiego. Można sobie ją postawić, albo można sobie ją właśnie, nie wiem, powiesić. To jest super. I tutaj bym nawet nic nie wkładała, tylko po prostu tak sobie to powiesiła na szarej ścianie. Tak by się to skojarzyło. Białe meble, szara ściana. 10 na 15 za 15 zł. No słuchajcie, szara ściana, coś takiego, białe dodatki, sztosik. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Co tu jeszcze mamy? Taka ramka biała z drewnem. Też bardzo fajne. Jakieś takie obrazki w środku, jakieś kwiatki. Naprawdę ciekawie to wygląda. 40 zł, coś takiego. Także też bardzo fajna ozdoba na ścianę. Co tu mamy jeszcze, kochani? Dosyć duże to i ciężkie. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj mamy takie różne podkładki. Na stół 8 zł. Takie, wiecie, takie falowane po prostu dookoła. Pudrowo-różowe, żółte. Do tych podkładek tam jest multum, naprawdę. Wzory, kolory, po prostu co dusza zapragnie. Tu mamy z 50 na 35. No zobaczcie tą poduszkę. No absolutny hit. Srebrna, no cudo, po prostu cudo, jak macie srebrno-szare dodatki. No bajeczna, piękna jest, a ja mam właśnie srebrno-szaro-białe. Tu piękno pudrowa, różowa poduszka. No cudo. Zobaczcie, jaka śliczna, różowa, okrągła. No jak tu nie wziąć? Tu jeszcze mamy ciuszki. 40 zł, taka dzianinowa sukienka. No i tu jeszcze będzie kilka tam ciuchów. Jeszcze jakaś... Co tu jeszcze mamy? Żółty kostium kąpielowy. Kochani, 15 zł, stanik przeceniony. Do tego będą majteczki. Też tutaj. Patrzę cenę. Też przecenione na 10 zł. No to żal nie wziąć, naprawdę. I na przyszły rok. Tu jeszcze taka sukienka, ta pudrowo-różowa w kwiatuszki. Też bardzo fajna na lato. Tu szukam ceny. Cena 30 zł. No super, na lato. No i tyle, kochani. Co tu jeszcze mamy? No i jeszcze ta bluzeczka, super. Wiskoza, słuchajcie, 25 zł. 100% wiskoza. Jest taka milutka, przeróżne rozmiary, beżowa, z taką śliczną, srebrną aplikacją. No i to tyle, kochani.
Dajcie znać, jak podobał Wam się ten przegląd w Pepco. Żegnam się z Wami, zapraszam Was do kolejnych filmów. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawcie lajka, oczywiście jakikolwiek ślad po sobie. A ja zapraszam Was do kolejnych filmów i pozdrawiam Was serdecznie. Żegnam się z Wami i zostawcie po sobie jakiś ślad w formie komentarza. Dzięki, że byliście ze mną. Buziaki, Wasza Fit Beauty, pa, pa. Dzięki za oglądanie, subskrybuj po więcej, buziaki, pozdrawiam serdecznie, Basia Fit Beauty, pa, pa.